Wieczorem i w dniu dzisiejszym mamy premierę w Nowe Odsłonie spektaklu baletowego Dziadek do Orzechów, w którym to zagrałaś główną rolę. Opowiedz, co to jest za rola. Ja gram w rolę Klary i to jest młoda dziewczynka, która dostaje prezent Dziadka do Orzechów na święta i jak ona pójdzie spać, to marzy się o kraju, gdzie wszystko jest cukrowe. Oczywiście jest to piękny, bajkowy świat. A powiedz ogólnie, jak tobie grało się, ile czasu trwała próba? Z tego co wiem, ponad 3 miesiące. Próby trwały ponad 3 miesiące, a ja jestem od ostatnie 2 tygodnie, bo niestety Klara poprzednia się kontuzjowała i musiałam szybko się nauczyć całej choreografii i dlatego występuję teraz. Powiedz, bo tak, sama pochodzisz ze Stanów Zjednoczonych, jak i zarówno później występowała się chociażby w Teatrze Bolszoi. Ty z pochodzenia jesteś Amerykanką czy Polką? Amerykanką. A gdzie kończyłaś szkołę baletową? Ja kończyłam szkołę baletową w Moskwie, w Akademii Bolszoi. Ta główna rola, którą zagrałaś w danym przedstawieniu w reżyserii Jacka Tyskiego, Warszawska Opera Kameralna. Czy to jest twoja pierwsza główna rola, czy jednak już miałaś inne główne role? W życiu miałam inne główne role. Kiedyś tańczyłam też Giselle w balecie Giselle, Julię w balecie Romeo i Julię oraz Laurę w balecie Karnawał Zwierząt. Czy te próby przez ostatnie 2 tygodnie, kiedy zastąpiłaś inną w tym przypadku tancerkę, czy to był bardzo ciężki okres dla ciebie, czy musiałaś cały czas ćwiczyć od rana do wieczora, ani racji po nocach? Tak, to było bardzo ciężko. Oczywiście to jest duży wysiłek fizyczny i bardzo było mi ciężko, bo teraz w balecie mamy taki okres spokoju, nie lecą spektakli i właśnie musiałam szybko wejść w formie, żeby zatańczyć tą rolę. A jaki fragment danego spektaklu baletowego był najtrudniejszy dla ciebie do nauczenia się? Ta ostatnia pas de deux, jak tańczę z partnerem na sam koniec, to było na pewno najcięższe, bo tam jest najbardziej techniczny, jeżeli chodzi o kroki baletowe. I trzeba to bardzo dobrze, trzeba wykonać te kroki bardzo dobrze, bo to w świecie baletowej wszyscy znają te kroki i jeżeli jest źle, to na pewno o tym usłyszę. Czy stresujesz się dzisiejszą premierą, a kiedy tak naprawdę wszystkie media będą dzisiaj nagrywać spektakl, który będzie mogli obejrzeć już na za kilka dni w telewizji polskiej, czy jednak już jesteś na tyle przyzwyczajona, obyta ze sceną, że nie masz tego stresu, kiedy występujesz na scenie? Oczywiście zawsze troszeczkę się stresuję, ale jestem podekscytowana, bo ja bardzo lubię być na scenę, występować i to jest, bardzo się cieszę, że miałam okazję coś teraz zatańczyć, jak jest taki trudny okres na świecie, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy następny raz występujemy. A jeżeli chodzi o wybór ciebie, czy tutaj ostatecznie została podjęta decyzja przez reżysera Jacka Tyskiego, czy jednak tutaj również po konsultacjach z panią dyrektor Alicją Węgorzewską, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej? Szczerze mówiąc, ja nie wiem. Nie wiem. Ja dostałam, dostałam zaproszenie bardzo szybki i znienacka. Nie wiem od kogo tak naprawdę to wyszło, ale... A gdzie ciebie ponownie na deskach jakiego teatru będziemy mogli podziwiać? Czy już masz jakieś plany zawodowe na przyszły rok, mimo obecnie panującej pandemii? Nie, ja oczywiście cały czas występuję w Teatrze Narodowym, bo ja tam pracuję i mam nadzieję, że będą spektakle w najbliższych miesiącach, na które można będzie mi zobaczyć. Czyli obecnie, jak rozumiem, na stałe przebywasz w Warszawie? Tak. A czy planujesz wyjazd do Stanów lub do Rosji na występy? Nie planuję. Nie planuję. Ja kocham Warszawę i bardzo chciałbym tutaj najbardziej zostać jak najdłużej.
I na samo zakończenie, obecnie w Polsce trwa międzynarodowy konkurs muzyczny pod nazwą Wirtuozi V4+, który jest emitowany przez Telewizję Polską. W danym konkursie bierze młodzież. Jest to wyłącznie konkurs muzyczny. Czy tego typu akcje muzyczne popierasz? Czy młodzież powinna właśnie brać udział w takich konkursach wyłącznie muzycznych? Ja myślę, że to jest ważne dla młodych ludzi, żeby sobie pokazać i żeby występować w takich konkursach, bo to jest dobre doświadczenie tak naprawdę. Nazywam się Remi Lamping, gram Klarę w Dziadku do Orzechów i serdecznie zapraszam do oglądania w Operze Kameralnej.